Cześć wszystkim, z tej strony Admiros. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blotomena 2. No i gdzie my jesteśmy? Jakimś kolejnym... Ach, jak zawsze zapomniałem, co ja tu miałem zrobić. Bo dawno nie grałem. Okej, już mi się przypomniało. Oż ty! Nie lubię, jak oni mnie wykrywają. Może się uda go zaskoczyć? No. Zobaczmy. O, poprawię sobie mikrofon. Coś czuję, że on mnie wykryje zaraz. Tak myślałem. O, 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 patrzcie, patrzcie go, jaki twardy. O, no niestety, tak to jest, jak się dawno nie grało. Nie wie się, co robić. Co on taki? No i mam cię. Dobrze. Czyżby już? Nie, on jest tych twardszych niestety. Ale się osłania, patrzcie. Chyba będzie to moja najdłuższa walka. O, o ile przeżyję. Dobra, mogę już użyć furii, więc nie będę się tutaj z nim bawił. I tak już dosyć straciłem tej krwi mojej cennej. Kane mi tu umiera, ja tu się zabawiam z jakimś rycerzykiem. Dawaj broń. Yeah. Aż zaskrzypiały te drzwi. Okej, tam sobie jakiś chodzi gościu. Tam widzę świecącą skrzy... O, 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 wow, wow, wow. Nie podoba mi się to miejsce. Spróbuję na niego skoczyć. No, tak myślałem, że odskoczy. Oż ty! Coś wyszedłem... Wypadłem z formy, jak to się mówi. Okej. Na wszelki wypadek sobie wczytam po prostu z tego. Okej. To jeszcze raz. Tym razem użyjemy skoku. Lepszy start niż wykorzystanie mgły. O, patrzcie. O, wstał. Ale nie na długo. O, nie zdążę. Jak to się stało? Powinienem odskoczyć. Co się dzieje? No, nieźle. Nieźle mi okłada, gościu. No. Trochę lepiej niż poprzednim razem. Ale nadal słabo. Nadal mi idzie słabo. Jeszcze jeden? Jak to? Przeszedł przez drzwi. Na szczęście on jest z tych głupszych. Nawet nie będzie wiedział, co się dzieje. O, nie wiesz, gdzie poszedłem. Haha. Mam nadzieję, że tu nie skręci. No, idziesz czy nie idziesz? God damn it. Nie mówcie mi, że on zawrócił. Boże. Biedactwo. O, o tak. Nie tym, którym się wybijało. A, tym. Dobra.
Nie jest źle. Dobra, teraz mogę się trochę tutaj rozejrzeć na spokojnie. Tu jest potrzebna energia. Tam sobie mogę wejść. Ale tutaj sobie wykorzystamy skok. O, raczej nie wykorzystamy sobie skoku. Dobra, zejdę sobie na dół. Co tutaj jest takiego ciekawego? O, niewolnice. A, muszę ich dobić. W Blotomenie 1 nie trzeba było ich dobijać, wystarczyło po prostu podejść i wypić z nich krew. Z żywych, tak można nawet powiedzieć. A tutaj musimy ich dobić. W sumie to takie... bardziej takie demoniczne. Okej, mnóstwo drzwi. Prawdopodobnie wszystkie zamknięte. Gdzieś tu widziałem, jak się właśnie świeciła skrzynka. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie. Dobra, tutaj. Nie wolno mi ominąć żadnej skrzyneczki. Mam nadzieję, że jeszcze żadnej nie ominąłem. To są takie dość przydatne rzeczy. Różowy pasek nam ładuje się do końca i dzięki czemu? Dzięki temu będę miał więcej życia i większą szansę, że przejdę tą grę. No to skok. Boom. Nice. Ale on głupi. Nice. Więcej krwi, więcej energii. Dobra, tutaj nie mogę wejść. Niedobrze, niedobrze. O, jakieś krzyki słyszę. Cóż to za krzyki? Dobra, teraz sobie pójdę na górę po prostu. Już mniej więcej wiem, co trzeba zrobić. Czyżby ktoś był w środku? Nie, nie ma nikogo. Tutaj po drabince i przekręcamy. No i co nam się tutaj otworzyło? Aha, teraz tutaj nie ma przejścia. Patrzcie, jakie cwane. A tutaj? Jest przejście. Proste, proste. Drzwi się otwierają, znowu przekręcamy. I zagadka rozwiązana. Chciałbym tam wejść jakoś. O, nie da się. No dobra, trudno. To idziemy okrężną drogą. I skoki, wolno opadanie. Jej, episko to wygląda. Oj. Krew mi ciągle ubywa. Jestem spragniony krwi. Dobra. Nieźle poszło. I jedziemy z tym koksem. Coś tutaj jest? Chyba nie. No i winda. Ciekawe, dokąd nas zaprowadzi. W górę. Ciekawe. O, mamy zapis. Wykorzystam sobie to. Będę zapisywał teraz zawsze mniej więcej po dwa razy i na nowym save'ie. Tak na wszelki wypadek. O, dobra, enchantniemy sobie broń. Nałożymy na nią magię jakąś run. Lub coś w tym stylu, nie wiem jak to nazwać. Tutaj jakiś gościu jest. Może tu będzie jakaś ukryta skrzynka z duszami. Fajnie by było. Dobra, zamknięte drzwi. Wykorzystajmy naszą moc na nim. No. Nie wiem, dlaczego on się teraz nam przyda. Chyba tylko do... Oj. Do rozglądania się chyba tylko.
Gdzie on poszedł? O, tu jest. Dobrze. Niech przełączy tę dźwignię. Zobaczmy, co się stanie. Dziwne. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Skoro drzwi już mam od... Aha, ciekawe, czy one są otwarte. Otwarte, dobrze. W takim razie po co on tutaj był? Jak ta dźwignia nic nie robi? Nie ogarniam, naprawdę. Dobra. Przyda mi się jego krew. Oj, bardzo się przyda. Dobrze. Tutaj też są jakieś drzwi. Może coś tu jest ukrytego? Nie ma. Jak widać, interakcja nie jest zbyt obfita. Za dużo nie mamy do roboty, tylko przechodzimy przez kolejne korytarze i kolejne drzwi. Ale mimo wszystko tak naprawdę to czeka się tutaj na te filmiki, właśnie jak te, na takie cutsceny, gdzie można coś zrobić, coś zobaczyć, poznać jakąś kolejną postać. No i dobra, to już mamy spore pomieszczenie. O nie, tylko nie oni. Nie mogę tędy przejść. I tutaj też nie mogę przejść, czyli mogę tylko na wprost iść. Dobrze. To sobie zabawimy się w mgle. Okej, na szczęście ich mogę zabijać z mgły. Jeżeli nie mógłbym tego robić, no to byłby problem. Jeszcze jeden tutaj jest. No chodź. Tu jestem. No, teraz dopiero mnie zauważył. I nagle... Nium, nie ma Omena. Chodź tu, głuptasku. Ha, ha! Ale go złapałem. To było epickie. Nawet nie wiedział, co się dzieje. O, aż się podniósł, jak wypijam z niego krew. Oni naprawdę mają dużo krwi. Ich nie mogę opuszczać. O nie. Oj, właśnie zmarnowałem sobie ulepszoną broń, ponieważ podniosłem tą broń. No ale mówi się trudno. Żyje się dalej. I co tu teraz powinienem zrobić? Coś tu chyba muszę przełączyć, tylko jeszcze nie wiem za bardzo co. Okej, tu mam jakieś malowidło na ścianie. Chyba nie ma nic wspólnego. Chociaż może ma. Raczej to są pewnie ludzie, którzy zabijali wampiry. Chociaż nie jestem pewien. Tak sobie po prostu wymyśliłem. Może to jest prawda, może nie. Zamknięte drzwi. Tu już się zaczyna robić ciekawie. Też zamknięte drzwi. Tutaj nie mogę przejść. I tutaj też nie mogę przejść. Okej. Ciekawie, naprawdę. Czy tam na górze czasem kogoś nie ma? Jest, oczywiście. Bardzo oczywiste, bardzo, bardzo. Nie za bardzo to lubię, ale... Tak się przemieniać w tych ludzi... O, nie może przejść. No dobra, nie, to nie. To naokoło zapierdzielaj. O, tu chyba musi coś przełączyć. Jakiś wyłącznik prądu. Wyłącznik prądu numer 1. Okej, tu się nie da wejść. A po drugiej stronie? Okej, powinienem pójść jeszcze dalej tutaj chyba. Okej, nie da się iść dalej. Ale zapewne tutaj już z jednej strony mamy wyłączone, tak. Okej. Tu sobie skoczymy na tego gościa.
trochę jestem za daleko. O, filmik. Dlatego się nie dało skoczyć. O, mamy obrazek. Świetne. Świetna scena. Tutaj jak widać jest to scena, kiedy Kane został pokonany przez Lorda Sarufana i zabrał mu Soul Reavera. O, zauważymy, dobra. Na, twardzie. No bij. A, zmęczył się. To już znam ich słaby punkt teraz. Jak wykonają serię ciosów, to się męczą. Ha, ha, który ja atakuję. I dziękujemy panu. Okej, bardzo fajna scena. Podoba mi się. Fajnie przedstawione. Lubię tak oglądać te sceny z walk. O, wow. Po prostu wow. Dobra. Zajmijmy się czymś innym. Oj, nie to, nie to, nie to. Chcę podnieść tą broń. No, dalej. Udało się. Okej, tu jest woda. Jak to zabrzmiało? Tu jest woda. Oh yeah. Dobra, o ile się nie mylę, to jest znak tego Sarufana. Tutaj właśnie. Ten taki dziwny krzyż. Albo to jest znak Kane'a. Chociaż nie jestem pewien. Bardziej to jest chyba znak tego złego Sarufana. Dobra. Jeżeli oczywiście źle wymawiam Sarufana, czy tam, czy jakoś inaczej to się może wymawia, to nie obrażajcie się za to. Bardzo bym was o to prosił. Bo ja nie umiem czasami wymówić niektórych trudnych. O! Greetings, vampire. You have mistaken me, madam, for some thing I am not. Don't waste my time. I know what you are. I work for the Cabal. Now listen carefully. Speak then, madam. The woman you seek is held in one of the upper towers. Very good. How do I get to her? Not so fast. You will need to pass this ward gate, and you will need me to open it for you. Then do so at once. In due time. First, there is another task that must be completed. What task? A nobleman of some importance is visiting the keep at this moment. He must be killed. So that you may open the ward gate. You think me a fool? Open it! He must be killed, I tell you. He is a traitor. He has done immeasurable harm to the Cabal, I swear it. Do I look like a common assassin? The ward gate will not be opened until that man is dead, I promise you. His name is Artemis. You will know him by his blue cloak. When he is dead, when his lying tongue has been stopped, I will open this gate and not before. Will you do it? Apparently, I have no choice. Go. Kill him, Kane. Rip out his cruel heart. Return when the deed is done. Okej, mamy załatwić jakiegoś gościa. Dopiero nam bramę babka otworzy. Tak więc... Dobra, dobra, zabijemy go. Tylko, że ja bym chciał tutaj... Okej, tu jest ładny obrazek. Już tu widzieliśmy. Ale tu widzę, jest więcej fajnych obrazków. Okej, dwóch koksów go pilnuje. Okej. Najpierw się nim zajmę. Okej. O nie, 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 nie. I znikamy we mgle. Yes. Yes, yes, yes. Ale oni są głupi. Im większy koksu, tym głupszy. Oho! Ale mu ściąłem łeb. Lol. No chodź tu, głuptasku. No chodź, no chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Ech! I kolejny bez głowy.
i wypijamy krew standardowo. O, tak. I z drugiego też. O, tamten jeszcze żyje. Co za gość. Dobra. Zabijmy go. I przejdźmy do najważniejszej części, czyli tej części takiej mojej ulubionej. Czyli obrazy. Co my tu mamy? Jakieś... Tak, demony wbite na pale, na jakieś strzały. Następny obrazek. Tak. Lord Saruphan. Jakąś zieloną energię używa na demony i to je... Znaczy na demony, na wampiry. Oczywiście. O, i tutaj to samo. I tutaj też to samo, no dobra. Używa jakiejś zielonej mocy. Nie wiem, co to, jak nazwać tą zieloną moc, nie wiem jak ona się nazywa. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Byłoby fajnie. O, nawet nie zobaczyłem, jakie fajne żyrandole tu są. Proszę. Proszę, proszę. Dobra, idziemy w dobrym kierunku już teraz. Otwórz, otwórz. No. Dobrze. Yeah, przepuściła mnie. Chętnie bym ją zabił, ale niestety nie mam dostępu do niej. Jeden. I drugi. O, no chodź. No chodź. Ale on głupi jest. Naprawdę. Słaby i głupi. I żegnamy pana. Ale miał dużo krwi w sobie. To jest jakiś... Na coś się przydał jednak gościu. Kurde, ale tu u mnie w domu strasznie komary latają, wiecie? Co chwilę jakiegoś muszę się tu odganiać. Bo co chwilę mi jakiś atakuje. Dobra, tu się nie da wejść. Spoko. Weźmy sobie mgłę na wszelki wypadek. Już się wystraszyłem, że ślepy zaułek, lol. A tu kolejna winda. Dokąd teraz? Dokąd teraz pojedzie Kane? Kolejne piętro. Więcej drzwi. Oż ty! Zaskoczyłeś mnie. Lol. Muszę się stąd wycofać, bo nie będę mógł tu uników robić. Ale tu na środku już lepiej. Pięknie, oby padł, oby padł. Tak, jeszcze się tylko czołgał. Plus dla mnie. Ale jak zawsze dużo krwi. No i podnosimy jego broń. Świetnie. Tutaj jakiś człowieczek jest. Bezbronny. O, proszę, skrzyneczka. Jak mógłbym przepuścić taką okazję? Szkoda, że tej szkatułki na tym stoliku nie da się otworzyć. Okej, balkon. Niby... Aha, dobra, to jestem teraz na górze. To już nie będę schodził na dół, bo to by było... O, coś nie da się przejść, dziwne. Bo to by było dziwne, gdybym zaczął schodzić na dół. Trochę bez sensu, jak się cofać jak jakiś noob. No dobra. Okej. Tu sobie zapiszemy. W tym miejscu epickim. Oj, nowy. Zapisz. Zapisz. No i w tym miejscu zakończę ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z mrocznej gry Blood Omen 2. Tak więc, trzymajcie się.